Wracamy do porannego studia telewizji w Polsce.pl, aby porozmawiać o rekomunizacji. Dokładnie tak, drodzy państwo, bo taka rekomunizacja ma miejsce w stolicy za sprawą cofnięcia zmian nazw poszczególnych ulic, powrót nazw kojarzących się z komunizmem i ten temat właśnie teraz na naszej antenie. A razem ze mną w studiu gość, którym jest Paweł Kurtyka, prezes Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Witam serdecznie. Witam serdecznie. A telefonicznie jesteśmy połączeni z Tadeuszem Płużańskim, prezesem Fundacji Łączka. Panie prezesie, czy się słyszymy? Słyszymy się, witam serdecznie również. Nie udało się do nas dotrzeć przez korki w Warszawie. To problem, z którym też musi się zmierzyć Rafał Trzaskowski. Panie prezesie, na jakiej ulicy pan prezes teraz się znajduje w Warszawie? I czy to nie jest aby jedna z ulic, która właśnie wchodzi w ten temat związany z rekomunizacją? Akurat nie do końca na takiej ulicy, która podlegałaby dekomunizacji, bo to jest ulica Kasprzaka. No, myślę, że Kasprzak może się w Warszawie ostać, bo on, no co prawda, reprezentant ruchu lewicowego, no to jednak no myślę, że ze względu na mniejsze związki z komunistami, on mógłby w Warszawie zostać, ale problem oczywiście jest poważny, bo szczerze, oburzenie społeczne, oburzenie w Warszawie sięgnęło zenitu. Nawet po stronie ludzi, którzy głosowali na Rafała Trzaskowskiego, którzy lubią Platformę Obywatelską, słyszę, że granica została przekroczona, że no po prostu takich rzeczy się nie robi. Usuwając ludzi, którzy czekali lata na upamiętnienie żołnierzy wyklętych, działaczy opozycji demokratycznej, naszych poetów, bardów, przywraca się ludzi komuny, ludzi PRL-u. I w tym miejscu muszę, panie prezesie, też zadać takie pytanie o powody decyzji właśnie cofnięcia tej dekomunizacji. Jakie tutaj powody możemy wskazać, jakie wymienić? Poza tym, że 7 grudnia Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o uchyleniu ponad 40 zarządzeń wojewody dotyczących zmian nazw warszawskich ulic. Sąd uważa, że decyzje były podjęte niezgodnie z literą prawa i nie były wystarczająco uzasadnione. I teraz kieruję to pytanie do prezesa Pawła Kurtyki. Jakie tutaj jeszcze dodatkowe powody pan prezes dostrzega i czy w ogóle takie możemy tutaj wymienić? To znaczy, trzeba by przeczytać przede wszystkim uzasadnienie do tego wyroku, żeby tutaj jakby w szczegółach się odnosić. Z tego, co pan redaktor przeczytał, no to jakby pytanie, jaką wadą prawną były obarczone te decyzje. No jeśli rzeczywiście były, a można przyjąć, że być może coś tam miało na rzeczy, no to obciąża tych urzędników, którzy to przygotowywali. Natomiast trochę mam problem z tym drugim członem tego zdania, to znaczy z tym uzasadnieniem, dlatego że no sąd jakby administracyjny nie jest powołany do badania merytoryki tego typu rzeczy. On może wydać decyzję odnośnie kompetencji organów, odnośnie tego, czy było coś zgodnie z procedurą, tak jak w tym pierwszej części. Natomiast od badania merytoryki jest biegły, którego ten sąd może sobie powołać, i on nie powinien w ogóle się do tego odnosić. To znaczy, że na przykład uznaje, że opinia IPN była niewystarczająco uzasadniona. To znaczy niewystarczająco, bo jaka jest argumentacja sądu? To na doświadczenie życiowym się powoła, to nie jest sąd rodzinny, który bada po doświadczeniu życiowym, tylko tutaj jakby powinien to zbadać biegły. No w tej sprawie w ogóle temat biegłego się nie pojawia, dlatego no ten wyrok ma jakieś takie koneksje ideologiczne w tym wszystkim. Teraz zapytam pana prezesa Płużańskiego o to, jakie widzi powody cofnięcia tej decyzji o dekomunizacji. No, rzeczywiście trzeba się zgodzić z panem prezesem Kurtyką. Sądy nie są od tego, żeby uzasadnienia historyczne przedstawiać bądź je podważać. Od tego jest
w tym przypadku Instytut Pamięci Narodowej, został poproszony o wydanie opinii i ona powinna być wiążąca. Jest to poważna instytucja państwowa, powołana właśnie do takich celów. I no jeżeli sędzia mówi, że historyk IPN-u nie ma racji, bądź coś zbyt skrótowo przedstawił, no to powinien się zastanowić, prawda, czy nie wchodzi w kompetencje właśnie tego historyka, czyli nie przekracza swoich własnych uprawnień. Natomiast ewidentnie ta cała sprawa, właściwie ta cała heca, ma charakter polityczny, bo przecież na to, że dzisiaj usuwamy polskich bohaterów, a przywracamy bohaterów sowieckich i komunistycznych, złożyły się decyzje radnych Warszawy, prezydenta Warszawy, sędziów, więc większość tych osób, z wyjątkiem sędziów, mam nadzieję, to są politycy. Można się zastanawiać też, dlaczego politycy podjęli takie decyzje. Ja tylko dopowiem, że ten skandal dotyczy nie tylko Warszawy, ale również na przykład Gdańska, Olsztyna czy innych miast, gdzie też wracają komunistyczni patroni, zdekomunizowani zarządzeniem wojewodów, ponieważ wcześniej samorządy nie były skore do tego, żeby właśnie uporządkować przestrzeń publiczną, żeby ją zdekomunizować. Natomiast no możemy się zastanowić właśnie, dlaczego tak się stało, czyli co stoi u podstaw takiej przyczyny politycznej. Ja bym tutaj wymienił przynajmniej trzy elementy. Pierwszy to może być brak rozumu, brak znajomości rzeczy, brak znajomości historii, ale chyba nie na tym jednak sprawa polega. Druga kwestia to jest taka pycha władzy, skoro wygraliśmy, skoro Rafał Trzaskowski wygrał wybory, no to teraz może robić wszystko. Hulaj dusza, piekła nie ma. Natomiast trzeci powód wydaje mi się najpoważniejszy. To jest to, że jednak są wciąż w Polsce, w Warszawie siły, którym po prostu nie zależy na tym, żeby przywracać polskich bohaterów, żebyśmy wciąż żyli w przestrzeni skomunizowanej. Szereg polityków Platformy czy nawet Nowoczesnej mówi wprost, prawda, że oni nie chcą Inki, że nie podobają im się żołnierze wyklęci, że właściwie po co tutaj czy ich czcić, z kolei nie wyrażając żadnych uwag do Leona Kruczkowskiego, prawda, czy Zygmunta Mozeleckiego, którzy tak bardzo zasłużyli się Polsce i Warszawie, że muszą zostać. Także obawiam się, że to jest ten najpoważniejszy powód, czyli silne wciąż lobby komunistyczne. To jest elektorat Platformy Obywatelskiej, to jest elektorat pana Trzaskowskiego i zapewne wpływają też w różny sposób. To niekoniecznie muszą być osoby na świeczniku, prawda, ale na pewno są. Komuna przecież nie odeszła i jej ludzie i będą dbali o to, żeby ich bohaterowie byli wciąż czczeni, a nie nasi polscy. Teraz pytanie, czy prezes Paweł Kurtyka zgadza się tutaj z tymi powodami, czyli raz brak rozumu, dwa pycha władzy i trzy siły, którym po prostu nie zależy na tym, aby takie zmiany wiele, wiele lat po upadku w Polsce komunizmu w końcu zaszły, bo myślę, że no to już powinno stać się lata temu. To znaczy, no tutaj jakby przede wszystkim trzeba by zbadać tą pierwotną przyczynę, to znaczy dlaczego sąd mógł podjąć czy wydać taki wyrok, no bo to rzeczywiście jest zagadkowe dla mnie, no dlatego, że on tutaj w uzasadnieniu podaje, że to była wadliwa procedura. No przecież procedura była w ustawie nakreślona, to znaczy najpierw Rady Miast czy Samorządu Terytorialnego organy uchwałodawcze mogły podejmować uchwałę o zmianę. Dopiero w momencie, kiedy tego nie zrobiły, nie było woli, na przykład Kraków, z którego się mam zaszczyt wywodzić, podjął te uchwały. Dopiero wówczas były te zarządzenia wojewody. Panie prezesie, teraz pytanie do prezesa Płużańskiego. Oto dlaczego tyle lat po tej całej sytuacji, po upadku komunizmu w Polsce, mamy do czynienia z takimi historiami, które wydają się dość kuriozalne w no, naszej dzisiejszej rzeczywistości, że w ogóle takie sytuacje, że w ogóle takie tematy się pojawiają?
Ja bym widział powód główny w tym, że jednak wciąż mam wrażenie obowiązuje gruba kreska, że wciąż żyjemy w dużej mierze w państwie, które no nie powinno się nazywać Trzecią Rzeczpospolitą. Ja wiem, że to nie jest nazwa własna, prawda? Natomiast tak się zwykło nazywać Polskę, która ma nawiązywać do II Rzeczpospolitej. Dzisiejsza Rzeczpospolita Polska, tak zwana Trzecia RP, jednak bardziej przypomina Polską Rzeczpospolitą Ludową. No bo to w niej właśnie byli czczeni komunistyczni funkcjonariusze, działacze, bohaterowie Komunistycznej Partii Polski, Polskiej Partii Robotniczej, czy takich struktur również zbrodniczych jak Gwardia Ludowa czy Armia Ludowa. Wciąż przecież w wielu miastach Polski mamy pomniki, to są nie tylko ulice, ale pomniki. W Warszawie stoi sobie wciąż na brzegu Wisły Zygmunt Berling. Wiemy, jak trudno było się pozbyć czterech śpiących i tej pani Gronkiewicz-Wals, czy pan Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, też długo się upierał, że ten pomnik musi stać. To jest myślenie, jeśli nie komunistyczne, to myślenie postkomunistyczne, ale źródło tego wszystkiego jest w konstrukcji dzisiejszej naszej ojczyzny. Nie zerwano więzów, nie zerwano pępowiny z PRL-em, tylko doszło do transmisji tego systemu, do jak to się nazywa, takiej reglamentowanej rewolucji, transformacji ustroju, prawda? I to nas różni od tej Rzeczpospolitej drugiej, której niepodległość, odzyskanie niepodległości świętowaliśmy i tak dawno i będziemy świętować przez te najbliższe lata. Polska jest wciąż zanurzona bardziej właśnie w państwie komunistycznym. Mamy takie prawo, mamy takich sędziów, mamy takich profesorów na wyższych uczelniach, mamy w końcu takich samorządowców, polityków, którzy właśnie sami będąc skażeni komunizmem, sami będąc zarażeni tym homo sovieticus, dalej proponują nam właśnie rozwiązania rodem z PRL-u i bohaterów rodem z PRL-u. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę, za komentarz, za opinię w tej sprawie i życzę dobrego dnia. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Moim państwa gościem w rozmowie telefonicznej był prezes Fundacji Łączka Tadeusz Płużański. My wracamy do rozmowy w studiu. W studiu jest Paweł Kurtyka, prezes Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Panie prezesie, czy rzeczywiście jest tak, że Polska cały czas jest zanurzona w tym komunizmie? To jest zdanie, które rzeczywiście wymaga tutaj uwagi, bo tak na dobrą sprawę to, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia w wyniku transformacji, to jest pewien taki, powiedzmy, sojusz elit postkomunistycznych z elitami liberalnymi. I ta cała sytuacja w Warszawie, o której rozpoczęliśmy naszą rozmowę, jest jakby takim pokłosiem tego sojuszu. No bo to jest pytanie paradoksalne, dlaczego ludzie, którzy odwołują się do takich poglądów, powiedzmy, liberalno-demokratycznych, no bronią symbolów czy symboli ustroju, no który był jego skrajnym przeciwieństwem, prawda, tychże poglądów liberalno-demokratycznych. No i ta paradoksalna sytuacja doprowadza właśnie do takiej sytuacji, jak ta w Warszawie. Jest pewnym takim, pewną przyczyną tego, o czym mówił prezes Płużański, czyli takiego właśnie pewnego silnego kondominium elit, które rzeczywiście rozciągają się na różne te warstwy społeczne. Panie prezesie, teraz chciałem tak, żeby dać sprawę trochę przeciwstawną do tej całej rekomunizacji, dekomunizacji, to chcę przedstawić coś, co jest ważne dla historii Warszawy. Ważne jest dokumentowanie i prezentacja tych działań. O co chodzi? No chodzi o taką sytuację, jak przeczytałem, to myślałem, że to jest jakiś żart. No ale żartem nie jest. Warszawscy radni Koalicji Obywatelskiej chcą upamiętnić protesty uliczne przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości, jakie są organizowane w stolicy od 2015 roku. Według nich działalność opozycji ulicznej powinna zostać udokumentowana i zaprezentowana na wystawie, na przykład w Muzeum Warszawy. W tej sprawie zwrócili się do prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Radni Prawa i Sprawiedliwości oceniają całą sytuację jako niepoważną, a jak pan prezes
teraz oceni taką propozycję, która jest tutaj właśnie argumentowana tym, że jest ważna dla historii miasta, aby prezentować właśnie te działania, które były po 2015 roku? To rzeczywiście jest niepoważne z dwóch powodów. No po pierwsze, dlatego, że jeżeli odwlekamy taką sytuację, że górnicy z Wujka, symbol protestów rzeczywiście lat 80. stanu wojennego, nie mają swojej ulicy w Warszawie i radni Platformy Obywatelskiej przez te wszystkie lata takiej ulicy, kiedy tutaj tym miastem władają, nie ustanowili, no mieliby upamiętniać rzecz no zupełnie nową. Jest pewnym paradoksem i tak samo też no jakaś taka realna miara do tego. No, Warszawa jest areną protestów od bardzo wielu lat. Protestowały tu różne grupy społeczne, protestowali tu Związkowcy Solidarności, protestowała telewizja Trwam w obronie swojej koncesji swego czasu. Jakby wybieranie jakiejś jednej grupy protestujących z tej puli 20-lecia czy 25-lecia życia społecznego w Warszawie jest zupełnie nieuzasadnione i jest pewnym faworyzowaniem tak na dobrą sprawę swojego się światopoglądu, który na to upamiętnienie no moim prywatnym już zdaniem zupełnie nie zasługuje, dlatego że jest to po prostu jakiś tam wycinek walki politycznej, walki, która nie jest ani heroiczna, ani nie jest o jakieś wyższe wartości. Jest to po prostu walka polityczna jednej grupy, która nie zgadza się z drugą. No i jeżeli powiedzmy miałby to miejsce w siedzibie KOD-u, no to jest to jak najbardziej uzasadnione, bo sami mogą siebie upamiętniać. Natomiast jeżeli ma mieć miejsce w instytucjach publicznych, w instytucjach miejskich, no to nie widzę do tego uzasadnienia. Panie prezesie, jak tak się pan prezes nad tym zastanawia, kiedy mamy z jednej strony właśnie sprawę rekomunizacji w Warszawie, z drugiej strony taki pomysł przedstawiony tutaj przez nas przed momentem? To może rzadko takie pytanie pada, ale co pan prezes czuje tak wewnętrznie, po ludzku po prostu? Znaczy, powiem szczerze, że nic nie czuję, bo, że tak powiem, z tą sytuacją jestem oswojony, więc jakby patrzę na nią na chłodno. Natomiast no, rzeczywiście jest to smutne w tym kontekście, że przecież spory komponent tej warstwy społecznej czy tej grupy społecznej, która brała udział w demonstracjach KOD-ów, są ludzie, którzy są jakimiś tam wyznawcami tego trendu, który pan Mazgula prezentuje, czyli to są po prostu pewne środowiska resortowe pozbawione w tym momencie realnego wpływu na te resorty, pozbawione w wyniku deupelkizacyjnej ustawy również tych przywilejów, które nadała im władza komunistyczna. Więc to jest w dalszym ciągu, tak na dobrą sprawę, powrót do tej grupy, o której mówiliśmy przed chwileczką, czyli tego sojuszu tych elit neoliberalnych z elitami postkomunistycznymi. I tu jakby upatrywałbym z jednej strony siły tego ruchu, no bo on w pewnym momencie teraz jest słaby, ale w pewnym momencie rzeczywiście wyciąga na ulicę większej ilości ludzi. No i ich jakiejś takiej żądzy do narzucania swojego zdania w przestrzeni publicznej, no z tego względu, że przez szereg lat to był dominujący trend. Panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, życzę dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był Paweł Kurtyka, prezes Fundacji imienia Janusza Kurtyki. To wszystko teraz, ale temat związany z Warszawą, z Rafałem Trzaskowskim, no i z tymi decyzjami, które już po wyborach są podejmowane, powrócimy dosłownie za chwilę. Proszę o pozostanie z porannym programem telewizji w Polsce.pl.